Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witamy na kolejnym wywiadzie. Tym razem gościmy u pani Marianny Kozber we Lwówku. No i liczymy na ciekawe opowieści dotyczące między innymi przedszkola we Lwówku. Ale zacznijmy od początku. Pani Marianna, prosiłbym o kilka słów o sobie. Zacznijmy od tych najprostszych. Jak się pani nazywa, skąd pani pochodzi i tak dalej. Nazywam się Marianna Kozber. Urodziłam się w Niewierzu. Rodzice moi mieli gospodarstwo w 1939 roku. W 1939 roku się pani urodziła? Tak. Dobrze, no to dosyć znamienny rok. Ale powiedzmy jeszcze dwa słowa. Urodziła się pani w 1939 roku, a jak pani się nazywa z domu? Nazywam się Adamska. Z domu Adamska jest. W 1939 roku rodzice moi zostali wysiedleni. Ja jestem siódmym dzieckiem w rodzinie. Zostaliśmy wysiedleni do Lubelskiego. Najpierw byliśmy w obozie przejściowym, w obozie w Łodzi. Z Łodzi potem po 3 miesiącach przewiezieni zostaliśmy do Lubelskiego. Dzieciństwo moje było bardzo smutne, no bo w okresie wojennym. 5 lat wojny zabrali mi Niemcy. Po wojnie wróciliśmy z powrotem na nasze gospodarstwo do Niewierza. Tam spędziłam dalsze dzieciństwo, już lepsze, szczęśliwsze. Chodziłam do szkoły, do Chełmna i w Chełmnie nauczyciele spostrzegli, że powinnam się uczyć dalej po skończonej szkole podstawowej. Jeden z nauczycieli podpowiedział mi, że w Pile jest szkoła dla wychowawczyń przedszkoli. Nazywała się to Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli. I tam tą szkołę skończyłam. Po skończeniu szkoły z dyplomem przyjechałam kolejką do Lwówka. No dobrze, a to zatrzymajmy się w takim razie. Skąd dobrze. Nagle się pojawił ten Lwówek? Bo to może trzeba by było też opowiedzieć kilka słów. Dostałam nakaz pracy. I ponieważ bardzo dobrze się uczyłam, mogłam sobie wybrać szkołę, miejscowość, która byłaby mi najbliżej i najbardziej dogodna. Wybrałam Lwówek. Przyjechałam do Lwówka kolejką. Dopytałam się, gdzie jest przedszkole. Przyjęła mnie pani dyrektor Michalska. Musiałam pokazać dyplom. No i podpisałam umowę. I w Lwówku tak się znalazła. Rozumiem. Czyli, a gdybyśmy teraz jakby określili czas, jaki to był, który to był rok dokładnie? Przyszłam do Lwówka 15 sierpnia w 1956 roku. Okej. Okay, a od 1 września rozpoczęłam pracę. Otrzymałam 30 dzieci w wieku różnym. Była to grupa mieszana. A który to był rocznik, pamięta pani? 56 rok. Ja rozumiem, ale chodzi mi o grupę. Grupę dzieci to była grupa mieszana od 3 lat do 5 lat. Czyli od 53, od 51 do 53, te roczniki. Tak, tak. Okej. Okay. No i jakby pani jeszcze, jak wyglądała taka praca w przedszkolu? Może opowiem, jak wyglądało przedszkole wtedy. Była to klasa na dole, nie było wody, dzieci się były w miskach, nie było centralnego ogrzewania, były piece. Spotkałam się tam z pracownikami, których mogę wymienić. Spotkałam koleżankę, która była rok wcześniej już przyjęta do przedszkola, nazywała się Drozdowska Zdzisława. Dyrektorką była Michalska Zofia. Sprzątaczką była Jagielnik Balbina. A kucharką Felicja Kędurska. Okej. Okay.
Czyli jeśli dobrze liczę, to pani Kandulska, pani Drozdowska, pani Jagielnik oraz pani Michalska tworzyliście całą ekipę. To była, tak. Całą ekipę przedszkolną, tak? Pracowników przedszkola. Tak. No a potem dochodzi... Pięć pracowników. Tak, ale potem jeszcze, w międzyczasie były jeszcze przyjęte następne osoby. Okej. Okay. Była im przyjęta intendentka, była Majewska. A imię jak miała pani Majewska? Henryka Majewska. Henryka Majewska, okej. Okay. I to wzrosło, rozumiem, liczba pracowników do 6, tak? Tak, tak. No dobrze, mamy 6 osób, w tym nie wszystkie zajmują się oczywiście pracą z dziećmi, no bo pani dyrektor czy pani sprzątaczka. A wtedy oczywiście... pani dyrektor też miała grupę. Tak, też miała grupę. Ona miała grupę, Drozdowska miała grupę i ja miałam grupę. Dobrze, a ile w takim razie tak było dokładnie, albo jakby pani szacował, ile dzieci wtedy? Było 90 dzieci, każda z nas miała po 30 dzieci. Aha, czyli byliście równo obdarowane, tak. po 30 dzieci. Okej. Okay. Czyli w tych latach 50. No, można powiedzieć, że warunki były dość skromne. Trudne były, tak. Nie było nawet gazu w przedszkolu, wody, tak jak mówiłam, ani wody, ani gazu nie było. No i centralnego ogrzewania nie było. Czyli trzeba było też zwracać uwagę na to, bo wspomniała pani o ogrzewaniu, były to te piece, były te piece kaflowe piece, kaflowe, tak? Tak. I to jeszcze była dodatkowa trudność, bo chyba dzieci trzeba było no, chronić przed tym gorącem, prawda? No piec był kaflowy, ale przed godziną 5 rano przychodziła palaczka, to sprzątaczka, paliła w piecu tak, żeby było dzieciom ciepło. Rozumiem. No dobrze. I jak ta skromna sytuacja, jak długo się utrzymywała? Bo mówimy o 6 pracownikach na no prawie stówkę dzieci, prawda? Tak. Jak mniej więcej to się po tym, później, jak to wyglądało? Przedszkole się już rozwijało. W 70-tych, latach 70-tych doprowadzona została woda. Centralne ogrzewanie, no warunki się zmieniły. Nie powiedziałam jeszcze przedtem, że dzieci wychodziły do ubikacji, do toalety na podwórko. Czyli takie malutkie dzieci tak, musiały było. Też, musiałyście pani prowadzić? Tak, wyprowadzałyśmy dzieci na podwórko. To niesamowita jest trudność takiej pracy, prawda? Bardzo było trudno. A to może jeszcze 2 słowa w takim razie na temat tego budynku, bo może nie wszyscy będą wiedzieć, gdzie się wówczas mieściło to przedszkole. No przedszkole mieściło się w Lubówku na ulicy Emilii Sztanieckiej. Tam, gdzie dzisiaj... I tam, gdzie jest dzisiaj nowe przedszkole, bo część tego przedszkola w dalszym ciągu stoi. I to jest właśnie ten budynek, w którym 90 dzieciaczków było pilnowane przez właśnie 2 czy 3 panie, tak? Tak. No to wydają się no, te warunki bardzo, bardzo powiedzmy trudne, tak jak pani to określiła. Ale jeszcze może kilka słów w takim razie. Jak wyglądała ta codzienność w tamtych latach? Jak wyglądał taki, powiedzmy, przykładowy dzień z życia przedszkola? Na przykład na pani tutaj. Przychodziłyśmy do pracy na godzinę 9. Tak. I do 14 dzieci były w przedszkolu. Matki przyprowadzały dzieci, a czasem przychodziły same. Wtedy jeszcze nie było tyle samochodów, co teraz. Dzieci były już takie bardziej bezpieczne. No i w czasie, kiedy dzieci były w przedszkolu, był obiad. No i mamy odbierały o godzinie 14, a czasem dzieci szły same. Czyli te maluszki, co w dzisiejszych czasach wydać może się szokujące, chodziły, czy przychodziły też do przedszkola same? Tak.
Tak. Oczywiście no nie te trzylatki pewnie, tylko później. Ale te dzieci starsze przychodziły same. Same. Dlatego, żeby po prostu też było bezpieczniej na drogach tak. chociażby, tak? Mhm. Dobrze, a jak to wyglądało? Czy mieliście jakieś też wycieczki, czy tutaj okolice żeście zwiedzali? Jak to? Chodziliśmy na spacery. Był przepiękny wtedy park. Pełno drzew było, śliczny park był. Można było sobie iść i do parku. Ta ulica Emilii Sztaniecki nie była tak rozbudowana jak teraz. Można było sobie spokojnie z dziećmi spacerować. Rozumiem. Dobrze, to może jeszcze ja bym dopytał o panią kierownik placówki, bo wspomniała pani o pani Michalskiej. Pani Michalska miała na imię? Zofia. Pani Zofia Michalska. Jakby pani też kilka słów o niej opowiedziała. Jak się z nią też oczywiście pracowała, ale najpierw zacznijmy od niej. Kim była, czym się zajmowała, może przed, może kiedy zmarła i tak dalej. Może kilka słów jeszcze. Pani Michalska była od nas osobą starszą. Dawała nam przykład pracy. Nigdy się nie spóźniłyśmy do pracy, no bo wydawało nam się, że to jest niemożliwe się spóźnić do pracy. W czasie tym, kiedy pracowałam, nigdy mi się nie przytrafiło coś złego, ani mnie, ani dzieciom. Dzieci przez 33 lata, kiedy miałam różne grupy, bo w różnych grupach pracowałam, nie miałam żadnych kłopotów i dzieci były bezpieczne. A o pani Zofii. Pani Zofia była starsza, ona mieszkała już przed wojną tak. we Lwówku? Nie, pani Zofia Michalska urodziła się w Zębowie i znalazła się w Lwówku w przedszkolu jako dyrektor. Jak ja przyszłam, to już była dyrektorem przedszkola. Okej. Okay. A czy jej potomkowie do dzisiaj żyją tutaj gdzieś w okolicach? No, pani Michalska była osobą samotną, miała rodzinę. Jej rodzina to Jabłońscy. Rozumiem, rozumiem. No dobrze, a może teraz też kilka słów jeszcze jedno pytanie. Czy to było za pani pracy, czyli pani zaczęła pracę w 1956 roku i mówiła pani o 33 latach pracy. Tak. Czyli w 89, jeśli dobrze liczę, czy 8? Tak, skończyłam pracę. Okej, okay, w 9, tak? Mhm. To cały czas była pani Michalska? Tak, cały czas byłam Michalska. Aha, czyli to była, to może dla dzisiejszych... Bardzo dobrze ją wspominał, to był wspaniały człowiek, dawała nam dużo przykładów pracy. Rozumiem. Świetnie. To może dla dzisiejszych młodych ludzi to może być zaskakujące, że to była pani jedyna praca i jeszcze co lepiej, też kierownik pani firmy był ten sam. Tak. Czyli w życiu pani zaliczyła tylko jeden zakład pracy. No jeszcze mogę podpowiedzieć, że kiedy pani Michalska wyjeżdżała, to wtedy ja ją zastępowałam jako wicedyrektor. To świetnie. Dobrze, czyli tutaj jakby panią kierownik placówki mamy troszeczkę omówioną. A gdyby pani teraz jeszcze kilka słów o swoich koleżankach, bo wspomniała pani na pewno panią Zdzisławę Drozdowską, tak? Była pani Jagielnik była pracowniczką gospodarczą, tak? Tak. I była, kto jeszcze do tego 89 roku, kiedy pani tam pracowała, kto się jeszcze przewinął przez tę kadrę? No może opowiem o mojej koleżance, którą niedawno pożegnałam. Była to Drozdowska Zdzisława. Razem prawie przyszłyśmy, ona jeden rok wcześniej ode mnie. Bardzo wspaniały człowiek. Nigdy nie mieliśmy żadnych, no tak powiem, nieporozumień. Rozumiem. Jedna drugą bardzo wspierała, bardzośmy się przyjaźniły. Była to bardzo dobry człowiek. No to chyba bardzo miło tak usłyszeć by było o sobie. Także myślę, że też
To jest bardzo miłe z Pani strony. A proszę powiedzieć, Pani Drozdowska też pracowała mniej więcej do tego samego okresu co Pani, czy może wcześniej? Tak, Pani Drozdowska, Pani Michalska o rok wcześniej ode mnie odeszły z pracy. Poszły na emeryturę, po prostu się po 30 latach można było iść na emeryturę, no i one poszły wcześniej rok. Rozumiem, a to w takim razie, no to nie była jedyna kierowniczka, no bo jak ten rok wcześniej od Pani, to jeszcze kto się tam pojawił? Tak, to potem objęła stanowisko Miczyńska, a pani Anna. Pani Anna Miczyńska. Tak, okay. I z nią byłam tylko rok. Aha, rozumiem. No dobrze, czyli była Pani Drozdowska i kto jeszcze do tego? Mówię o tych przedszkolankach. Ach, jeszcze w międzyczasie była Zofia Kańdulska. No tak. Była na zastępstwie, bo w międzyczasie rodziłyśmy dzieci. Jak było potrzeba, no to była zatrudniona Pani Zofia Kańdulska. Rozumiem. I Pani Zofia tylko zastępowała, czy potem już uzupełniła Waszą kadrę? Nie, tylko zastępowała. Wtedy, kiedy Panie, no oczywiście też rodziły dzieci, tak, bo Pani też posiada potomstwo, a i Pani Drozdowska też, tak? No, tak. I w zasadzie poza Panią Michalską, to wszystkie Panie też potrzebowały zastępstwa, tak? A potem się utworzyła grupa dzieci matek pracujących i została przyjęta do przedszkola następna osoba, która się nazywa Ratajczak Marianna. Pani Marianna Ratajczak. I ona... A kiedy to było mniej więcej? Pamięta Pani? W 77 latach. Aha, czyli tak pod koniec lat 70 tak. Była zatrudniona Pani Marianna Ratajczak. No dobrze. To w takim razie, no już troszeczkę Pani wspominała o tym budynku przedszkola, ale jakby Pani z tymi swoimi oczami z tych lat, zwłaszcza z lat 50., jak wchodząc od ulicy, od Alei Strzanieckiej, jak był rozkład budynków, jak był rozkład pomieszczeń w budynku? Wchodzimy teraz od Alei Strzanieckiej, no i co nam się ukazuje? No wchodzimy była szatnia, korytarzyk, szatnia. Czyli na korytarzu była szatnia. Tak. Z tej szatni wchodziło się do jednej sali i do drugiej sali, w której pracowała Pani Drozdowska w jednej, a ja w drugiej. A na piętrze była trzecia sala. I tam były dzieci starsze. Sześciolatki. Okej. Okay. I tymi sześciolatkami się zajmowała Pani Michalska, tak? Pani Michalska, ale ja też różne przechodziłam grupy. Jak byłam w grupie najmłodszej, to szłam do grupy najstarszej z tymi samymi dziećmi. Aha, rozumiem. No dobrze, i tam jeszcze się mieściła też kuchnia, tak? Kuchnia była na dole. Na dole, okej. Okay. I coś jeszcze było? No i kuchnia i magazyn. I mała sala, w której dzieci jadły. Te małe dzieci, bo miały malutką salę, no to potem jeszcze była taka ma sala, gdzie była jadalnia. Na dole. Rozumiem. Przez tyle lat pracy w przedszkolu, no nie wierzę, że nie wydarzyły się jakieś ciekawe sytuacje, czy to zabawne, czy to może nawet dramatyczne. Może by nam Pani zdradziła troszeczkę rąbka tajemnicy, jak to też w tamtych czasach wyglądało? Pewnego razu pojawiła się mama w przedszkolu i chciała sobie z dzieckiem porozmawiać, spotkać się. No i dziecko do mamy przyszło. Mama wykorzystała okazję, dziecko uprowadziła. Rozumiem, że wtedy dziecko było u ojca, tak? Czy tak, dziecko wychowywało się u taty. Okay. Tylko tydzień nie było dziecka w przedszkolu i w ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie dziecko jest. Policja ścigała. Znalazło się dziecko szczęśliwe i zdrowe w wózku zdroju. Czyli aż w wózku zdroju? Tak. Rozumiem. To rozumiem, że była straszna larum wtedy. Tak, no.
wszyscy żyliśmy, co się dzieje z dzieckiem. No ale było to, zakończyło się to wszystko szczęśliwie i dobrze. Dobrze, to było takie dramatyczne. A jakieś takie zabawne sytuacje może wspomina Pani, nie wiem, dzieci jakoś też dokazywały, czy Wy jako pracowniczki miałyście coś z tego, żeście się szczególnie śmiały? Do przedszkola chodziły różne roczniki, ale tak sobie pamiętam, że chodziły bliźniaki, dwaj nawroty chodziły do przedszkola. I im się chyba nie chciało być w przedszkolu i usiedli sobie na piaskownicy i zaczęli płakać. Podeszłam do nich i pytam się, czego wy płaczecie? A ja się mówi, bo my mamy raka. Wy macie raka? Jakiego raka macie? Tak, nasza babcia jest chora na raka, my jesteśmy też chorzy na raka. Ale oni koniecznie chcieli iść do domu, to był tylko taki pretekst. Śmieszne to było, no a do dziś pamiętam. Kiedy ich spotykam, to się do nich uśmiecham i sobie przypominam to, że oni chcieli iść do domu. Jak Pani ich spotyka, rozumiem, że cieszą się dobrym zdrowiem. Tak, śmieją się z tego. Śmieją się z tego, dobrze. No dobrze, no to w takim razie chciałbym jeszcze Pani zadać takie pytanie, już może troszeczkę poza tematem przedszkola, ale może o przedszkolu też Pani wspomni. Pytanie moje jest następujące. Jak zmienił się Lwówek od tego czasu, kiedy Pani w nim zamieszkała, czyli zakładam od 56 roku? Jak Pani to widzi własnymi oczami? No bo już troszeczkę lat minęło. Jak on się zmienił w Pani oczach? No Lwówek się tak zmienił, że nie do poznania. Gdybym miała porównać tamte lata, to nie idzie porównać. Bo Lwówek spiękniał, rynek jest inny. Miasto jest inne, domy są pobudowane i wtedy, kiedy ja przyszłam do pracy, nie było mieszkania. Mój mąż pracował w stadninie koni. Obiecał nam pan kierownik mieszkanie. Kierownikiem, czekaj, pan Rodzynek obiecał nam mieszkanie. I dlatego zostaliśmy we Lwówku, nie wyprowadzaliśmy się tu nigdzie, no bo praca była dobra, tylko nie było mieszkania. Aż pewnego razu pan kierownik Rodzynek zawołał nas i powiedział, że będzie mieszkanie. Wymarzyłam sobie mieszkanie na 3 stycznia, ale to było marzenie. Myślałam, że to się marzenie nigdy nie spełni. Aż pewnego razu znów nas zawołał pan kierownik i wręczył klucze. I pytam się, gdzie co jest to mieszkanie. A on powiedział, że na ulicy 3 stycznia. Wtedy chyba byłam najszczęśliwsza na świecie. To mieszkanie mam do tej pory. I w tym mieszkaniu mieszkam. A jeszcze dodam, że ono jest moje. Okej, świetnie. A jeszcze mam takie pytanie a propos tych zmian, które nastąpiły. Czy miała Pani okazję też odwiedzać te nowe przedszkole? A tak. I jakieś uwagi, jak Pani to widzi? No, nowa Pani dyrektor, która jest teraz obecnie, chodziła do mnie też do przedszkola. To była moja wychowanka. Przepięknie mnie zaprosiła. No, to było takie otwarcie przedszkola. Uczestniczyła Pani w otwarciu. Pięknie mnie powitała. No i obejrzałam całe przedszkole i tak sobie pomyślałam, teraz by się chciało pracować w takim przedszkolu. Rozumiem. No to pięknie. Pani Marianna, kiedy żeśmy przyszli tutaj z kolegą do Pani na wywiad, wchodząc do budynku, w którym Pani mieszka, przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się tablica. No już wszyscy pewnie tutaj mieszkańcy Lwówka wiedzą o co chcę zapytać, a mianowicie jest tablica upamiętniająca Jana Kaczmarka, znanego z satyryka, członka kabaretu Elita, ale też, co może mało kto wie, też i poetę. No i
elektryka. I ja tutaj coś, tutaj jak to się mówi, że ptaszki ćwierkają, że chyba żeście byli sąsiadami i chyba macie jakieś tutaj związki też rodzinne. Jakby pani kilka słów powiedziała na temat pana Jana Kaczmarka i jak na niego mówiono, bo ja często w Lwówku słyszę nie Jan Kaczmarek, tylko Jasiu. Jasiu albo Janusz, tak? Tak. No, to jakby kilka pani słów na temat Jana Kaczmarka. Nie, jak tu przyszłam mieszkać do tego domu, to Jan Kaczmarek już chodził do szkoły w Pniewach, do liceum. Wiem, że się bardzo dobrze uczył. Przynosił same dobre stopnie, o tak bym powiedziała, i umiał grać na skrzypcach. Często słyszałam, jak na podwórku siedział i sobie przygrywał. I bardzo ładnie mu to wychodziło. Miał trochę wadę wymowy. No, chodził na lekcje. Takie korekcyjne. Tak. To mu trochę przeszkadzało w jego pracy późniejszej, kiedy już był, nie powiem aktorem, ale satyrykiem na pewno. Satyrykiem. Piosenkarzem, zdecydowanie. Dobrze. A jak jesteście Państwo spokrewnieni z tego, co wiem? No to moja teściowa Janusza ojciec to brat i siostra. Aha. Czyli oprócz tego, że byliście sąsiadami, to jeszcze krewni. Byliście krewnymi. Tak. Jak Państwo to żeście odbierali tutaj na miejscu, jak wyglądały też jego kontakty tutaj ze Lwówkiem? Bo czasami jest też taka jakaś legenda dziwna obrosła, że on się do Lwówka nie przyznawał i tak dalej, co wydaje się nie być prawdą. To jest nieprawda. Janusz bardzo kochał Lwówek. Zwiedzał okolice, jeździł rowerem, do Zgierzynki jeździł. Janusz był związany z Lwówkiem. Mhm. I często to podkreślał, że jest z Lwówka i jakby... No bo też czytając jego niektóre książki, tam jest mnóstwo takich wspomnień, prawda? Wspomnień o Lwówku, no tak, on bardzo kochał, no jak to jeszcze inaczej powiedzieć. Obserwuje bardzo dużo ludzi, przystaje przy tablicy, czyta, przyjeżdżają różne wycieczki, dopytują się o Januszu Kaczmarku. Wydaje mi się, że można być dumnym w Lwówku, że takiego człowieka mieliśmy. Tak, cieszę się, że bardzo to pani też podkreśliła, bo myślę, że powinniśmy na to też bardzo mocno zwrócić uwagę. Ja się bardzo cieszę, że udało się z panią porozmawiać, pani Marianno. I myślę, że ci nasi widzowie, którzy to obejrzą, nie jeden z nich zapewne był pani wychowankiem, a może pani Drozdowskiej, ale w każdym razie na pewno doskonale panią znają. Pani, naszym gościem na naszym kanale była pani Marianna Kosber, doskonale znana wszystkim pracowniczka, wieloletnia pracowniczka przedszkola w Lwówku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.